tutaj przed chwilą było powiedziane, że Stalgorzów powiedziała, że zagraliście na śmierci Lee Richardsona. Czy to można w ogóle w jakiś sposób skomentować takie słowa? No właśnie, nie będę w ogóle tego w ogóle komentował. Myślę, że to wystarczy. A jak wyglądała sprawa z pana perspektywy? Chcieliście jechać, nie chcieliście jechać? Bo zdania są podzielone w tej kwestii. Mogą być podzielone, ponieważ my nie chcieliśmy jechać ze względu na zaistniałą sytuację w związku z tragedią, która się wydarzyła we Wrocławiu, ale w związku z regulaminem wiedzieliśmy, jakie konsekwencje w związku z tym z odmową startu są przewidziane w regulaminie. Dlatego pytaliśmy sędziego, jakie jest jego stanowisko. Pan sędzia jakby scedował decyzję na nas, no ale dalej nie wiedzieliśmy, jakie będą tego konsekwencje, więc stąd te dwa wyścigi, które po tej informacji poszły, no wyścigi pojechały. Także jak pojechały, to wszyscy widzieli. Zawodnicy byli rozbici po tej informacji. To w ogóle myślę, że zupełnie niepotrzebnie te dwa wyścigi zostały odjechane. Po biegu 11 spotkania można powiedzieć, że się zakończyło. Co teraz z tym spotkaniem? Ono będzie dokończone? Wynik zaliczony? Czy jak to wygląda? Myślę, że Ekstraliga podejmie decyzję, jaką zobaczymy. My byliśmy za tym, żeby kategorycznie te zawody przerwać bez względu na konsekwencje późniejsze. Czy ten mecz wygramy, czy przegramy, jaki będzie wynik, było to dla nas bez znaczenia, bo sytuacja akurat tego wymagała, szczególna sytuacja.